Kolejny nasz punkt. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 70 położonego w budynku nr 13 na osiedlu Centrum A w Krakowie. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1508. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie na osiedlu Centrum A o powierzchni 50 m 13 cm. Lokal został nabyty w 2004 roku za cenę 9105 zł. Bonifikata udzielona wynosiła 81 949 zł. Następnie aktem notarialnym 12 listopada 2004 roku Państwo, którzy wykupili od nas lokal, darowali ten lokal na rzecz córki oraz zięcia. Sytuacja podobna jak omawianych przedtem w sprawach. Komisja Mienia również opiniowała tą sprawę 24 września, zaopiniowała ją pozytywnie. Dziękuję. I jednogłośnie dodam, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Zatem kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 na godzinę 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada bieżącego roku godzina 15.